tam są ziemniaki, jeszcze pieczywo dają? Co jest? To jest chlebny dzień! Właśnie najgorsze u mnie jest to, że wszystko robię na ostatnią chwilę i teraz muszę zapierdzielać. Czy zdążę? No i taktyczne sprawdzenie formy w kiblu. Siemaneczko, gościu i gościarko, dzisiaj lecimy z jedzeniem od Magdy Gessler, ponieważ tak sugerowaliście w komentarzach, a tak dokładnie to nie jest jedzenie, tylko catering. I to nie będzie jednodniowy test, ponieważ stwierdziłem, żeby to było rzetelne, żeby to było fajne. To nie będzie taki surowy test, że siadam przy stole i testuję naraz wszystkie posiłki, tylko testujemy go praktycznie. 48 godzin na cateringu i to jest odcinek troszeczkę dziwny dla mnie, ponieważ wszystko gotuję, robię samemu, a dzisiaj mam wszystko przygotowane pod nos. Co ja będę robił cały dzień? Oprócz tego, że mamy te 2,5 tysiąca kalorii, to 12 tysięcy kroków dziennie musi zostać zrobione. Tak się składa, że na ten moment, aż nie będę pokazywał, bo wstyd, nawet nie ma 1000 kroków jeszcze, więc musimy cię zapierdzielać. Jeżeli chodzi o cenę tego cateringu, za jeden dzień wychodzi 81 zł. Cena może się wydawać troszeczkę wyższa, ale jeszcze jest do przełknięcia. Do wyboru miałem wiele opcji, od odchudzających, jakieś keto, jakieś sportowe. Ja właśnie wziąłem tą sportową, nie dlatego, że jestem jakimś wybitnym sportowcem, ale dlatego, że był najkorzystniejszy układ makrosów. No i właśnie tak się przestawiają makrosy na cały dzień, czyli jak widzisz, jest dużo tłuszczu. Troszeczkę dużo tłuszczu, te proporcje makroskładników już na starcie mi się troszeczkę nie podobają, ale zobaczymy, jak to odda, jak smakuje i co my mamy w środku. Dieta sportowa miała najwięcej procent białka, więc dlatego ją wziąłem. 5 posiłków mamy w tydzień. Co jest tak zimno? Muszę zamknąć te drzwi. W ogóle pogoda jest teraz tak przekichana. Pies akurat chce wejść. O, zawsze tak. W jedną stronę, w drugą. Raz tu, raz tu. Panie kolego, góra, dół. Dom, ogród. Dom, ogród. Gdzie idziesz? No pitulaski. Podwieczorek, drugie śniadanie, kolacja, lunch, czyli nie ma obiadu i śniadanie. Od tego zaczniemy. Resztę posiłków chowam i będziemy sobie na bieżąco wyciągali i testowali. No i ocenimy sobie smak, objętość porcji, wizualne aspekty tego cateringu oraz to, czy to jest smaczne, czy nie. I czy faktycznie to jest 2,5 tysiąca kalorii. Ja postaram się to sprawdzić, poważę wszystko i sobie tutaj oszacujemy po mojemu. Albo w jedną, albo w drugą. Dom, ogród, dom, ogród. 100 razy dziennie jest tak. Na pierwszy posiłek dostajemy chłopską kanapkę z krakowską. Nie zapowiada się jakoś to zajebiście. Mamy tutaj 28 gramów białka, 40 węgli oraz 30 tłuszczu. No to powiem ci tak, jeżeli chodzi o interpretację makrosów, najważniejsze według mnie, co powinno być, to powyżej 25 gramów białka na posiłek i akurat tutaj spełniamy tą normę. Okej, jest dobrze. Chleb mamy taki pełnoziarnisty, mamy tutaj mak, mamy tutaj płatki owsiane i chyba to jest siemię lniane. 90 gramów chleba. Uuu, ciężkie kanapki, powiem ci, że taki chleb przewodzi dużo kalorii. Tak się prezentuje pierwszy posiłeczek. Przekrójmy sobie te kanapeczki w takie trójkąciki jeszcze. Wygląda to spoko. Zobaczymy. Przez to, że ten chleb jest taki ciężki i gruby, to sprawia, że to jest takie po prostu stające w gardle, musisz to popić czymś. Przydałoby się coś jeszcze takiego bardziej nawilżającego te kanapki. Chociaż wiem, że to jest jakby gotowe danie i jakby one były mega nasmarowane jakimś serkiem czy po prostu jakimś smarowidłem, to by to się stało takie ciapowate, ale mogliby po prostu coś jeszcze takiego osobno dać w pojemniczku, jakiś ketchup albo coś w tym stylu. Myślę, że to by zyskało, bo tak to czuję, że jem taki gruby, suchy chleb z kiełbasą. Takie kanapki na szybko. Mamy porcję warzyw, jakąś taką symboliczną, ale fajnie, że to jest pomyślane o tym, standardowe śniadanko, ale nie jest to jakiś top of the top. Pierwszy posiłek zjedzony, teraz trzeba zrobić pierwsze kroki na ten dzień. Ustawiam sobie dzisiaj cel, że do godziny 16 muszę zrobić co najmniej połowę mojego limitu, czyli 6000 kroków. Najlepiej aktywność się robi podczas słuchania muzyki i właśnie niedawno firma Tras podesłała mi swoje słuchawki. Testuję je od paru dni i to właśnie firma Tras jest partnerem dzisiejszego odcinka. Wysłali mi 3 pary słuchawek w różnych kolorach. Są 2 rodzaje słuchawek z gumkami oraz bez. Ja szczerze mówiąc jestem fanem tych bez gumek, ponieważ są bardziej dostosowane do mojego ucha. Ja już sobie przytuliłem białe i podczas treningów skrupulatnie je testowałem, a jest jeszcze kolor czarny i fioletowy, więc możesz sobie któryś wybrać. Jaki chcesz? Kamerzyska jeszcze ten. Jest tutaj dynamika 100 dB, która świadczy o zdolności obsługi różnych poziomów głośności. Etui, które masz dołączone do zestawu, służy ci dodatkowo jako ładowarka i ładowanie słuchawek do pełna poprzez etui załatwisz już w 1,5 godziny. A łączny czas pracy odtwarzania jest do 23 godzin, czyli możesz praktycznie całą dobę słuchać muzy. W zestawie oczywiście dostajemy kabel USB-C, słuchawki posiadają redukcję szumu dzięki wbudowanym 2 mikrofonom z funkcją aktywnego eliminowania szumów, dzięki czemu podczas rozmowy będzie doskonale słychać ciebie, a nie to, co jest w tle. Oczywiście słuchawki możesz kontrolować dotykiem, każda strona jest tutaj interaktywna. Mają designerski wygląd oraz są tak lekkie, że praktycznie nie czujesz, że masz je na sobie. To, że słuchawki są cały czas tam, gdzie powinny być, czyli w uszach, nie wylatują, to jest dla mnie podstawa dobrego treningu. No i po prostu nic ci tutaj nie przeszkadza, możesz sobie wokół uszu i tak dalej, nie masz żadnych kabli. I oczywiście link do słuchawek masz w opisie w sklepie Media
Expert możesz je nabyć. Parę kroków zrobione, zrobiliśmy sobie taką mini traskę z pieskiem, żeby się troszeczkę przejść, uaktywnić. Liczyk pokazuje, że jest ponad 4000 kroków, więc dobrze się ten dzień zaczyna. Tymczasem patrz co wpada, to nie jest mocz, wpada monsterek na pół. No i co, ja sobie biorę posiłek na wynos, ponieważ zaraz muszę gdzieś spadać, zaraz ci pokażę gdzie. A tymczasem mamy drugie śniadanie, orkiszanka z jabłkiem i cynamonem, 15 białka to ma, więc zaraz sobie omówimy to. Na godzinę 15 spadam sobie na masażyk, ponieważ tak mnie ostatnio spięło, nawarstwiły się te treningi i powiem ci, że gdzieś tam próbuję sobie to rolować i tak dalej, ale jednak taki manualny masaż to jest niezastąpiony. Jak to ktoś zajebiście zrobi, no to po prostu później czujesz się jak nowonarodzony, 5 kilo z pleców schodzi i mam nadzieję, że później będzie to samo z wagi. Chociaż nie, bo jak będę ważył 75, to wiatr mnie będzie przesuwał. Orkiszanka z jabłkiem, cynamonem i jogurtem. I teraz tak, makrosy. Mamy niecałe 300 kalorii według tego, co dają na opakowaniu. Pierwsze, co zauważyłem w takim praktycznym teście tego cateringu, no to to, że nie dostaliśmy żadnych sztućców. No musiałem sobie skombinować chusteczkę, swój domowy sztuciec musiałem wziąć. Więc mamy 15 gramów białka na posiłek i to mi tutaj troszeczkę nie pasuje, ponieważ ta norma 25 gramów białka na posiłek byłaby najlepsza. Ale dobra, mamy 5 posiłków, to załóżmy, że 4 powinny być z co najmniej 25 gramów białka na posiłek, a reszta może być z przymrużeniem oka. Więc dajemy tutaj taką żółtą kartkę, no bo może kolejne posiłki nas pozytywnie zaskoczą i tego białka będzie więcej. No to robimy unboxing. Zapach przyjemny, mamy liść mięty, więc jest już zdrowo. Taka konsystencja tego wszystkiego. Sama owsianka jest mało słodka, to jabłko, które tutaj jest w zestawie, podkręca, nadaje wilgotności, nadaje smaku, nadaje słodyczy. A sama papka, typowe płatki owsiane, czy tam w tym przypadku orkiszowe? Orkiszowe, no. No tak ci powiem, że na razie ten smak tego cateringu jest taki jałowy. Tu jest ten skyr, mogłoby być to bardziej wymieszane. Mięta. Walkie fresh, orzeźwienie. Czyli z tym posiłkiem dobijamy 800 kalorii, a białka mamy około 40 gramów. Mało proteinowo. Wśród tych dostępnych cateringów według mnie brakuje takiej wersji low fat, gdzie masz do 50-60 gramów tłuszczu na dzień, a tego białka masz w okolicy 150-200, tak wiesz, plus minus. No powiem ci, że jakbym ja kiedyś się zdecydował robić catering, to spróbowałbym zrobić taką naprawdę wyczepistą wersję, że masz po prostu typowo makrosowy, zbilansowany, zajebisty catering. Więc jak ogląda to jakaś firma cateringowa i chce zrobić jakąś zajebistą tą współpracę, mega krosa, odzywajcie się, piszcie, bo mam fajny pomysł na to i myślę, że moglibyśmy coś fajnego stworzyć. Catering jest rzeczą mega wygodną, bo dostajesz pod nos, otwierasz, jesz, zjadasz, nie podjadasz, bo jak już wydajesz hajs na żarcie, to już chyba trzeba byłoby być naprawdę tumanem, żeby podżerać kalorie dodatkowo, bo płacisz za to hajs, żeby utrzymać makro, więc pomimo, że to troszeczkę jest na razie jałowe, to jest komfort, że mam zaplanowane posiłki, nic nie muszę już robić, chociaż ja lubię gotować. No ale zobaczymy, jak to będzie w pozostałych posiłkach. Mam nadzieję, że dobiją mi troszeczkę więcej białka. A widziałem, że te kolejne posiłki nie będą takie złe, bo jest nawet jakiś makaronik z sosem, czaisz to? Korzystając z okazji, że jestem na zewnątrz, od razu sobie skoczę po jakieś warzywka. Warto mieć je na chacie na redukcji, ponieważ nigdy nie wiesz, kiedy znajdzie ci głód, a warzywa według mnie śmiało może sobie wliczać, czy na cateringu, czy po prostu bez warzywa jest zawsze. I właśnie sobie wbijam do takiego sklepiku. Dzień dobry. Dzień dobry. Ogóreczki na pewno i pomidory. Siateczki zakupione, teraz jeszcze wpadam do sklepu, który ostatnio odkryłem, ci pokażę. Zajebiste produkty tam masz, takie mega low fat i proteinowe. Tu na rogu sklepik mlekowity. No zamknięty czy co? Zamięty. W międzyczasie wbijam sobie po mięso, może akurat się uda, że jak wrócę, to będzie już otwarty i pani wróci, albo pan, nie wiem, kto tam akurat jest, ale zaraz wracam tu. Dwie polędwiczki, a jakąś szynkę z indyka mamy też? Nie ma. Wiadomo, że teraz na cateringu, ale zaraz przyjdzie czas na gotowanie, więc trzeba być ubezpieczonym. Ej, dobra, bo ja tak sobie zakupkuję, a na 15 jestem ugadany na masaż, a jest już za dwie, więc muszę zapierdzielać szybko, jeszcze to odłożyć do samochodu. No właśnie, najgorsze u mnie jest to, że wszystko robię na ostatnią chwilę i teraz muszę zapierdzielać. Czy zdążę? Szybkie kroki. Dzień dobry. Dobry, szakierna. Jasne. No i taktyczne sprawdzenie formy w kiblu. Coś tam siedzi. A na budziku pokazuje, że mamy 6,5 tysiąca kroków, więc praktycznie połowa już za mną. Zrobiłem podejście numer 2 i poszedłem do tego sklepu jeszcze raz i na szczęście okazało się, że już ktoś był na miejscu. I w sumie za 5 dych kupiłem bardzo, bardzo dużo białka. No i podsumowując, co udało mi się dorwać, to taki serek. Taki serek, wysokobiałkowy również. Ten ser ma 16 fatu na stówę. Tu jest mega mało, ponieważ 2,8. Te serki wiejskie to naprawdę są petardą moje ulubione. 30 gramów białka w kubku. Jeszcze sobie taki skyr,
burger wziąłem i tu była promka na te jogurty, 2 za 4 złote chyba, czy 4 za 2? Nie, 2 za 4. Na kolejny posiłek otwieram lodówkę i szukam, co my tu mamy. Lunch, lunch time. Zjemy sobie lunch, spaghetti bolognese. Tu makaron spaghetti, mięso wołowe, pomidory z puszki, grana padano, pomidory koktajlowe, wino czerwone. Pijany po tym będę? Nie możesz prowadzić auta. 900 kalorii, ponad 50 gramów białka, czyli tutaj już nadrabiamy ten poprzedni posiłek, więc jest tutaj na razie dobrze, sumując te trzy posiłki. 370 gramów z opakowaniem, więc mi się wydaje, że samego spaghetti za, czy tu jest 900 kalorii? Plus minus mamy cały makaron, czyli to jest 130 gramów ugotowanego makaronu. Pokazuje, że mamy 116 gramów mięsa i sosu, a według cateringu mamy tutaj blisko 900 kalorii. Zobaczmy jak w smaku. Smakowo nie wydaje się to jakoś mega tłuste, jest dobre. Czy faktycznie w tym dniu będzie 2,5 tysiąca kalorii, to dowiemy się na końcu, ponieważ ja bardzo dobrze znam swój organizm i wiem, jaki jestem głodny, jeżeli tych 2,5 tysiąca kalorii nie dojem. Surówka w stylu takim kiszonym to tak troszeczkę, że tak powiem, nie są moje klimaty, ale ogólnie smaczna. Są różne tutaj opcje warzywne, więc to jest też fajnie, że nie mamy na przykład cały czas pomidora, marchewki, tylko jest na przykład to zmiennie, że jest jakaś kapusta, surówka. Godzina 20. Mam z głowy już kroki, ponieważ patrz, 15 tysięcy kroków na budziku, prawie 12 kilometrów udało się przejść. Jest tak zimno na dworze, że to mi psuje plany, ponieważ miałem cię robić nogi na zewnątrz. I jest problem. Mamy problem, ponieważ myślałem, że zamówiłem dzień po dniu ten catering, a wystąpił fail. Zamówiłem na wtorek i na czwartek. Czyli ten odcinek będzie faktycznie o dwóch dniach cateringu, ale między tym mam dzień bez cateringu, bo mi się powali od nich. Czy to nam wyjdzie na dobre? Nie wiem. Po drodze byłem w Żabce, za co znalazłem jakieś nowe oshi o smaku mango i to jest bez kalorii, a jeszcze znalazłem coś takiego, doza od Buddy, green tea with honey, ale to już nie jest calorie free, ponieważ ma to 20 kalorii na 100. Dużo osób zapomina, że w płynach mamy też mnóstwo kalorii i musisz uważać na to, co pijesz, ponieważ jak zrobisz sobie kawę zwykłą czarną, to jest petarda i masz praktycznie bez kalorii, ale jak dodasz tam mleko, tłuste mleko, dodasz śmietanki i tak dalej, to już kalorie cię nawarstwiają. Dasz łyżkę cukru, też masz tam kalorie. Więc pamiętaj o tym, że nie tylko kalorie masz w jedzeniu, ale też w piciu. To jest taka podstawa, ale wolę o tym pogadać, ponieważ pisaliście, że takie pogadanki na temat diety i treningu są fajne w odcinkach, więc przemycam ci trochę tej wiedzy również tutaj. Swego czasu bardzo dużo piłem oshi, a ten smak jest bardzo przyjemny i jak najbardziej polecajka. Dose o smaku zielona herbata i miód. Trochę mi to przypomina Monstera Rehaba, to kojarzy, taki właśnie monster bez gazu. Czuć ten miód, ale taki dziwny posmak pozostaje w buzi. Uważam, że ilość kalorii, która była napisana na opakowaniu, nie jest zgodna z tym, jak jest w rzeczywistości, ponieważ czuję po sobie, że jestem mega głodny, a tych kalorii już powinienem troszeczkę mieć spożytych. Zobaczmy, co mamy na podwieczorek. Plecione gruszki z waniliowym jogurtem. Niestety pojawia się druga żółta kartka, a dwie żółte to już jest czerwona. Nie spełniamy tutaj 25 gramów białka na posiłek. Trochę przypał. Według mnie te posiłki co najmniej 4 powinny być pełnowartościowe, powyżej 25 gramów białka. Jak chcesz więcej odcinków z testowania cateringów różnych znanych osób i nie tylko, to napisz w tym momencie komentarz, rób to. To będę wiedział, że mam to robić. Tu mamy ogólnie 300 kalorii, za czym jak w smaku. Szczerze mówiąc, mi to bardzo pasuje. Według mnie najsmaczniejszy posiłek z tych wszystkich, które do tej pory mieliśmy. Gruszki faktycznie, te grubsze plastry są troszeczkę na wpół surowe, takie twardsze. Ale ogólnie posiłek fajny, tylko mówię troszeczkę słabo zbilansowany. Cały dzień czekałem na ten posiłek, więc kurde, wpierdzielam go chamsko. Przedtreningowo oczywiście po miareczce, kreatynka, cytrulinka. Yeah. Rozpoczynam od dynamicznej rozgrzewki, wymachy w przód, w bok, jedna strona, druga strona, aktywacja dwójek oraz preaktywacja do przysiadów. Seria wstępna. I stopniowo dokładamy obciążenia. Jeżeli chodzi o mój trening nóg, to aktualnie robię głównie przysiady oraz martwe ciągi. Jeżeli miałbym dać ci najważniejszego tipa podczas robienia siadów, to staraj się przez całą fazę ruchu równomiernie rozkładać ciężar na całej stopie. Nie przysuwaj się na palce, nie przysuwaj się na piętę. Po prostu cały czas mieć całą stopą kontakt z podłożem. To jest dla mnie game changer, jeżeli chodzi o siady. Siedem serii siadów za mną i lecimy teraz z siedmioma seriami martwych ciągów. Ma.
To były serie wstępne, teraz dokładam obciążenia i będę robił 7 serii roboczych, tak jak w przypadku przysiadów. Taktyczny ogór na przetrzymanie głodu. A tam, gdzie jedzenie, tam jest i on. Ogóreczki to on lubi. No i pora zjeść ostatni posiłeczek. Mamy kolację, sałatka z pieczonym indykiem i piklowaną dynią. 455 kalorii, 33 białka, 23 węgli i 24 tłuszczu. Tak to się wszystko prezentuje. Na ten moment głód jest wyczuwalny. Dobry jest ten dressing, którym to wszystko polałem. Tu mamy tą dynię z granatem. Tu jakieś płatki migdałów też są. Tutaj na pewno plus za dużą objętość przez te warzywa. Ale smakowo ci powiem, że tyłka to nie urywa. Czy chętnie powtórzyłbym ten dzień jedzenia? Myślę, że niekoniecznie, ale zobaczymy, jak będzie się prezentował kolejny. Mamy kolejny dzień i catering do nas doszedł. Kaczak, ja sobie sprawiłem gigaczada. Nie, no znowu te kanapki z chlebem. Niecałe 22 gramy białka, 25 tłuszczu, 54,3 gramy węglowodanów, ponad 500 kalorii. Bo to co, nie mamy 25 gramów białka na posiłek, again, ale mamy chleb. Źle. Czemu dali jagody goi na fasolę? Patrz, z dynią. Chleb. Chleb z dynią. No, najmniej przyjemny posiłek z dotychczas. Taki posiłek na przetrwanie. Ale na start dnia coś takiego dać, to jest według mnie troszeczkę słabe rozpoczęcie dnia. Pomidorki koktajlowe były, nie? Nie. To muszą być w środku. Nie, nie dodali po prostu. W paście nie ma pomidorków na bańkach. No to nie było też. Jazda z tym posiłkiem i mam nadzieję, że ten następny chociaż będzie lepszy. No i posiłeczek zjedzony. I lecimy kolejny posiłeczek. Szczerze mówiąc, on jest tak lekki, zobacz to. Tutaj deklarują, że mamy 300 kalorii. I znowu jest chleb. Co to jest, jakaś chlebna dieta? Jak pojawi się jeszcze jeden posiłek z chlebem, to nazwę tą dietę chlebnym dniem. Twaróg półtłusty, pomidorki koktajlowe, chleb orkiszowy, rozszponka, jogurt naturalny. Może ten twarożek chociaż odda w smaku. Mamy rozszponkę, czyli jakieś warzywa są, no ale tej ilości warzyw też nie ma jakoś za dużo. Tu są te pomidory, co się zapodziałeś stamtąd. No są, może tu była podwójna porcja. Ten posiłek praktycznie od razu jem po tym pierwszym, ponieważ mnie nie nasycił. To jest kolejny raz, kiedy nie mamy 25 gramów białka na posiłek. Mogliby lepiej rozłożyć to białko na przestrzeni tych wszystkich posiłków, niż po prostu w jednym dodać ponad 50. Posiłek zjedzony, zobaczymy co będzie w kolejnych, a ja muszę się brać za robienie kroków, ponieważ na liczniku dzisiaj jest 281. Zgasłeś. Bardzo mało. 281 kroków, trzeba się brać. Jest godzina 15, no to najwyższa pora zjeść obiad. Zobaczmy, co tutaj mamy na obiadek. Lunch! Czyli jednak nie mamy obiadu, mamy lunch. 915 kalorii. 50 gramów tłuszczu prawie, ale prawie też 50 gramów białka. Przyda się, żeby dopompować karabiny. Grillowane burgery z indyka, kasza bulgur, suszone pomidory, brokuły, dip jogurtowy. No to już jest ciężki posiłek. Tutaj czuć, że naprawdę jest tutaj mega objętościowy ten posiłek. No ale czy ma prawie 1000 kalorii? Zaraz to przeliczymy. Podgrzewamy to, ale bez sosu, bo sosu nie podgrzejemy. Czekaj, czy ja to widzę dobrze? Orzech laskowy. Laskowy? A możesz nie podjadać mojego cateringu? Nie dość, że jestem głodny, też mi podjadasz? To nie jest, że jemy go na pół. Ja go jem sam, jestem głodny. Filet z piersi indyka, on jest low fat. Brokuły, low fat. Jogurt naturalny, no nawet tłusty jogurt naturalny też jest low fat. Marchew, kasza, bulgur, low fat. Cukinia, low fat. Cebula, low fat. Suszone pomidory, one mogą być trochę tłuste, ale to też nie nabije nam 52 fatu. Orzechy laskowe, ile tam było? Z 5? Sztuk? No. To też tam jest. Ile to oni by ma kalorii? I oliwa z oliwek jest na końcu. A mogę ci powiedzieć, w jaki sposób oszacować, czy to jest 1000 kalorii? Czy będziesz pełny potem? To też jest racja. Jakość tych posiłków, co by nie mówić, jest naprawdę wysoka, bo to czuć, że jest świeże, ale to żarcie jest takie kurde mdłe. Biorę ten składnik, dokładam brokuły ugotowane, a jednak za tą kwotę myślałem, że to będzie takie bardziej różnorodne. Dawajcie znać, czy jest sens w ogóle kontynuować taką serię z cateringów i może właśnie razem znajdziemy jakiś fajny, zajebisty catering. Jestem w ogóle ciekawy, jak jest najdroższy catering, na przykład jakbyśmy wzięli jakiś najdroższy w Hit. Zostaw mi rękę. Oła! Pan Kuś! Idziemy na spacer już. Ale możesz dać sekundę mi tylko zjeść ten kolejny posiłek? Co? Jaki to jest wielgas? Lecimy z kolejnym posiłkiem, to jest posiłek przedzimowy. Co ty taki brudny jesteś, gościu? Co ty taki brudny jesteś? O, teraz piękny! Piękny ziomeczek! A zostawiłeś już łapkę w górę pod tym filmem? Halo! Zostawiłeś? Jak tak, to super, jak nie, to zrób!
kapuśniak i chleb. Kolejny chleb. Kapuśniak z kaszą jaglaną, soczewicą, podany z pieczywem gryczanym. I tam są ziemniaki, jeszcze pieczywo, tak? Co jest? Chlebny dzień, ja robię challenge. Cały dzień chleb. Nie no, sprawdzę. Zaspoileruję. Co na kolację? Ja pierdzielę. Nie. Nie ma nic słodkiego. Nic słodkiego nie ma dzisiaj. A jest chleb? Chleba nie ma. I nie ma owoców dzisiaj. Dużo warzyw, ale gdzie owoce? Dobra, to się podgrzewa, czy nie? Jak chcesz, to podgrzewa. Chyba tak. I will show you the lambada. Kto mi zjadł połowę chleba mojego? Nie! Okradałem je z makrosów. Za kapuśniakiem nie przepadam. Ten jest taki dla mnie w miarę zjadliwy, więc nie jest źle. No ale szczerze mówiąc, to nie jest catering moich marzeń. To będzie posiłek przedtreningowy. Robimy sobie zaraz trening. Tam sobie zrobimy check form. Sprawdzimy, jak wygląda forma. Mam nadzieję, że kolacja coś mi poratuje. Chociaż widziałem, że porcja, jaka ma być na kolację, nie będzie za duża. Dobra, to lecimy. Wieczorny gym time, bro. Suplementy przedtreningowe wzięte, mam nadzieję, że się napompujemy, ponieważ do lata lecimy z formą, mam nadzieję, że nadążasz. Taktyczne słuchawki, które mi umilą ten trening. I już połączone. Szybka rozgrzeweczka i lecimy z gymowaniem. No to co, pierwsze ćwiczenie, z jakim lecimy, to jest podciąganie. Godzina 22:20, a nie mogę tak rozpoczynać późno treningu, ponieważ później mam problemy z zaśnięciem. Aktualnie mamy 12 tysięcy kroków, więc mój limit dzienny jest zrobiony. Elegancko. Standardowo zrobię sobie 7 serii. Ćwiczenie numer 2, lecimy z dipami. Teraz hantelki i wiosłowanie. Seria wstępna to jest. Co się patrzysz? Hantelki dzisiaj. Cyk i płaska. Opa. Ale mi się kapuśniakiem odbija, serio. Ale już jest grubo, muszę szybko kończyć, bo muszę do wpół do północy skończyć ten trening. Pora zobaczyć, jak to wygląda w kolejnym odcinku przygotowań do lata. Tu masz bok, tu masz przód. Podoba mi się brzuch już. Zarysowuje się fajnie. Łapka coś tam pomału się też dopompowuje. Triceps lepiej widoczny. Do lata to będzie naprawdę przyzwoicie, można powoli troszeczkę może tych kalorii dodać, żeby się wypełnić, bo już body fat jest na fajnym poziomie, a do lata jeszcze taki mini kacik wjedzie, więc już wtedy będzie petarda. Czuję, że kalorycznie mało. I żeby to nie było, to jest tylko moja subiektywna opinia. Tak naprawdę nie wiem dokładnie, ile kalorii jest w tym cateringu. Czuję, że jakbym je jadł 2500 kalorii, to bym się inaczej czuł. Czuję brak energii, czyli tych kalorii według mnie w organizmie jest mniej. A tu mamy malutki kawałek lasagne. Tak się prezentuje, mamy żółtą marchew. Uwaga, uwaga, jest żółta marchew. 30 gramów białka mamy tutaj, czyli białka dobijamy na ostatni posiłek, to jest fajne. Co jak co, było różnorodnie, ponieważ nie powtórzył się ani jeden posiłek. Jedzenie było świeże, tego nie można odebrać. Definitywnie objętościowo słabo przemyślana dieta. Dużo kalorii zamknięte w małej objętości, a to na diecie jest jakby duży minus. I nie dobijali 25 gramów białka na posiłek. Z tego co podali, tu było ewidentnie za dużo tłuszczu. Mogliby ilość tego tłuszczu przeznaczyć na większą ilość białka. Nawet jeżeli ta dieta miałaby podrożeć, dla mnie to byłoby
na plus, ponieważ miałbym więcej białka, byłbym bardziej syty, a ten tłuszcz, powiem ci, że dla mnie ewidentnie jest taki, że jestem zamulony, odbija mi się, jest ciężko strawna ta dieta. Dałbym tutaj 3 na 7, myślę, że to jest adekwatne. Jak chcesz kontynuację serii cateringów, daj mi znać o tym w komentarzu.